nieprzydatni z was doradcy. Rok już minął od tej rzezi, a jak pozbyć się Samsona? Wciąż nie macie odpowiedzi, sam znalazłem rozwiązanie. Przyjść powinno lada chwila, siłacz nasz ma jedną słabość, a na imię jej Dalila. Przyszłam tu na twe wezwanie, choć zapytać się odważę, czemu razem z zaproszeniem książę przysłał po mnie strażę? Po to, żeby w razie czego sprowadzili cię na siłę, żebyś przyszła nim rozgadasz, że cię tutaj zaprosiłem. Trzeba bowiem, byś milczała, zanim wszystko się dokona, jak być może się domyślasz. Sprawa tyczy się Samsona. Wiem, że go odwiedzasz w nocy i wychodzisz wczesnym rankiem. Zatem jesteś mu kochanką, a on twoim jest kochankiem. Ufam więc, że znajdziesz sposób wam obojgu równie miły, by wydusić z niego sekret, co jest źródłem jego siły. A gdy w ten czy inny sposób, żeby się wygadał, sprawisz, to zaczekasz, żeby zasnął, po czym siły go pozbawisz. Cios mu zadasz w samo serce, jak nóż wbity między żebra. Ja w tym księciu nie pomogę. Dam ci srebro, dużo srebra, więcej niż widziałaś w życiu. Na Dagona mogę przysiąc, jeśli wydasz mi Samsona, to srebrniku dam ci 1000. Jeśli 1000 to za mało, to poproszę moich braci, każdy z książąt filistyńskich taką kwotę ci wypłaci. Ja Samsona wam nie sprzedam, gardzę niegodziwym łupem. W ustach złość, lecz w oczach chciwość. Samson jest w zasadzie trupem.